Choć dzisiaj z powodu aury większość mieszkańców Suwałk nie myśli o kosztach ogrzania mieszkań ciepłem systemowym, to podwyżki z ostatnich miesięcy naprawdę dały w kość osobom korzystającym z miejskiej ciepłowni. O ile właściciele wielu domów jednorodzinnych ogrzewanych węglem skorzystali z rządowego wsparcia, o tyle odbiorcy systemowego ciepła na osłonę przed szalejącymi kosztami nie mieli szans. Niestety od 1 maja PEC po raz kolejny podniesie opłaty. Tym razem nie będzie to zwyżka tak drastyczna jak te z minionego roku, ale będzie. 8 lutego weszła w życie ustawa, na podstawie której przedsiębiorstwo ma obowiązek wobec szeregu uprawnionych odbiorców, w tym gospodarstw domowych czy wspólnot mieszkaniowych, stosować do końca 2023 roku najniższą cenę dostawy ciepła, jaką jest średnia cena wytwarzania energii z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat przesyłowych. Konia z rzędem temu, kto rozumie te ustawowe zawiłości. Dlatego o najprostsze z możliwych przedstawienie skutków ustawy poprosiliśmy eksperta. Anna Górska z Suwalskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej poinformowała nas, że takie podmioty jak indywidualne gospodarstwa domowe funkcjonujące na przykład w domach jednorodzinnych, ale też mieszkańcy budynków wielorodzinnych stanowiących wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe korzystać będą z preferencyjnych stawek. W praktyce cena za wytworzenie energii wzrośnie dla nich o 2,3%. Pełna lista uprawnionych dostępna jest w internecie pod adresem widocznym na dole ekranu, a link do niej opublikujemy na naszych elektronicznych kanałach komunikacyjnych na stronie tvsuwalki.pl oraz na naszym Facebooku. Poza indywidualnymi gospodarstwami domowymi, czyli właścicielami domów jednorodzinnych podłączonych do sieci miejskiej, wszystkie podmioty uprawnione powinny złożyć w suwalskim PEC-u odpowiednie oświadczenie. Wzory znaleźć można na tej samej stronie internetowej. Jest tu również instrukcja ich wypełniania. Ważny jest również termin złożenia oświadczenia. Upływa on 21 maja 2023 roku. Podmioty, które nie należą do kręgu uprawnionych oraz te, które nie złożą wymaganego oświadczenia za wytworzenie ciepła, zapłacą drożej. Podwyżka wyniesie 3,5% aktualnej stawki. Reasumując, korzystający z ciepła systemowego, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych, nie muszą robić nic prócz płacenia wyższych o 2,3% rachunków za ogrzewanie. Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i inne podmioty z listy uprawnionych zapłacą o 2,3% wyższe rachunki, jeśli do 21 maja złożą oświadczenie ściągnięte ze strony PEC. Brak oświadczenia podniesie rachunki o 3,5%.